Cześć wszystkim, tutaj Alex. Sezon wielkich hitów tegorocznych uznaję za otwarty, ponieważ oto jest Dishonored, pierwszy wielki tytuł, jaki teraz będzie się ukazywał przez październik, przez listopad do końca roku, a który możecie zobaczyć u mnie. Oczywiście mieliśmy tam Borderlands, Darksiders, takie rzeczy, ale pominąłem, żeby, no, wiadomo, trzeba było wykonać jakąś selekcję. I co my tutaj mamy? To jest Dishonored, po prostu, kurde, chyba jedyna, Boże, jedyna jakaś fajniejsza. No nie jedyna fajniejsza, jedna z niewielu, naprawdę niewielu wysokobudżetowych nowych marek tegorocznych. Wiadomo, grę robi studio Arkane, wiadomo, no pewnie ktoś się interesuje, ten wie. Wydaje Bethesda, no i mamy tutaj, kurczę, nie wiem, steampunkowego 19-wieczno londyńskiego asasyna z czarami, z taką technologią pistoletów skałkowych i tak dalej, i tak dalej. Co ja tutaj chcę pokazać? To jest miejsce. Taki hub między misjami, stary opuszczony pub w takiej, kurde, całej dzielnicy przemysłowej, w której się chowają lojaliści, którzy tutaj mnie wspierają, moje działania, bo fabułę zapewne znacie. Byliśmy ochroniarzami cesarzowej, która została zamordowana, na nas spadło wszelkie podejrzenie. Dzięki tutaj kolegom zostaliśmy uwolnieni i teraz chcemy oczywiście oczyścić swoje imię oraz przede wszystkim odnaleźć jej porwaną córkę. Dobra, w szybkim skrócie to by było na tyle. Jak widzicie, grafika jest, kurczę, technicznie jest brzydka, jest kiepska. Jak ja patrzę na niektóre miejsca, na przykład w tym budynku, gdzie mam swój pokój, to wygląda strasznie, tragicznie, nie podoba mi się. Tekstury się doczytują na naszych oczach. Całość ratuje tylko i wyłącznie strasznie fajny klimat miasta Dunval. Boże, jak to się nazywa? Dunval. Jeżeli chcemy być jakoś strasznie poprawni, nie wiem, być może tak. Oraz takie przerysowanie, taka karykaturalność postaci. Mają trochę zaburzone proporcje ciała i takie, no, trochę rysowane. Wiecie, o co mi chodzi. Pokazuję wam to, ponieważ to jest właśnie miejsce, gdzie trafiamy co misję. Teraz jestem po pierwszej takiej misji, takiej typowo hitmanowej, że mam cel, mam lokację, którą mogę na kilka sposobów... O Boże, mogę go zabić. Boże, aż mnie kusi, żeby sprawdzić, ale nie będę aż tak... okrutny. I tego gościa chciałem wam pokazać. To jest typ strasznie przyjemny, jak widzicie, u którego sobie załatwiamy sprzęt i ulepszenia. Zdobywamy pieniądze, zdobywając przedmioty. Jak poniesiemy jakiś przedmiot, od razu mamy przelew pieniędzy. Tak to zostało zrealizowane tutaj. Tu mamy sprzęt, różnego rodzaju amunicje, lekarstwa i tak dalej. To wszystko wam pokażę. Tutaj za pieniądze kupujemy ulepszenia kuszy, pistoletu. Ja kupiłem wcześniej miecza. Wszelka pojemność, to możemy takiego zooma typowego sobie wykupić. I to wam właśnie chciałem pokazać, a pokażę wam, wczytam zaraz fragment pierwszej misji, sam początek, gdzie wam pokażę mechanikę, no i powiem, jak to ogólnie wygląda, bo na jakąś taką bardziej szczegółową ocenę zrobię filmik na ten temat, kiedy już przejdę grę. Więc dobra, teraz magicznie się przenosimy. No i dobra, na każdą misję przybywamy takim oto kuterkiem, designerską, steampunkową łódką. Tu kolega nas przywozi i tak się wszystko zaczyna, tak się przemieszczamy. I teraz czas, żeby coś tutaj zadziałać. Szybkie podstawy. Tak wygląda nasz typowy ekran. Wow, ważki. Typowy ekran gry. Mamy dwie bronie. Nie ma tutaj tak jak w Skyrimie, a jak się spodziewałem, że... będzie można w dowolny sposób między ręce rozporządzać sprzętem. Tylko kolegę sprzątniemy, bo tu widzę, że zaraz może mi uciec. Poduduszamy go. Zaraz wam pokażę jeszcze ciche zabójstwa. Tamci z góry chyba mnie nie zobaczą. Schowamy ciało tutaj. No jak kurde, nie wiem czy to widzicie, tam rzucają ciało. To jest taki klimat miasta zniszczonego zarazą. Jest jakaś nieznana choroba. Krwawienie z oczu, tego typu sprawy. Szczury się pojawiają, po prostu jakiś... dżumowy klimat. To jest ważny element tej gry w ogóle, szczury. Ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. No i takie straceńcze miasto. Chyba z połowa miasta, z tego co rozumiem, została już zabita i szukają lekarstwa, jakiejś metody. No a my w tym wszystkim musimy jakiś spisek o władzę. Co zrobić? Powstrzymać. No, typowy ekran gry wygląda tak. Naciskając B przechodzimy w tryb skradania się. To jest takie typowe przykucnięcie. Możemy sobie wybierać dowolnie to, co mamy w lewej ręce. W tej chwili mam dwie moce. Mignięcie to jest rzecz, którą dostajemy na początku i to jest taki teleporcik, pierwsza moc.
Zaś ja sobie dokupiłem mroczny wzrok, żeby widzieć, wiecie, jak Batman i tak dalej. Mamy różne pociski do kuszy, mam te usypiające, zwykłe, zapalające. Oraz takie serducho. Bum, 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 bum. Nie, das. Bum, 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 bum. No, dzięki niemu zdobywamy runy i kościane amulety. Za chwilę wam o tym opowiem. No i pistolet. Pistolet jest świetny. Nadaje się głównie do walki takiej typowej, zwykłej. Mamy tutaj jakiś cywilów, do których możemy niepozornie tak zagadać. A nawet... okradać. No. 5 złotych, 5 monet. Dzięki, młoda. No i cóż, co tu się dzieje? Mamy tutaj... no, taki miejscówkę, która poprzedza dotarcie do właściwej lokacji, gdzie mamy swój cel. Mamy przez takie ściany światła, czyli no, bramki elektryczne takie, przez które nie możemy bardzo przejść. I na tym przykładzie sobie szybko zobaczymy skradanie, trochę walki, zdobywanie tutaj tych przedmiotów, które możemy znaleźć za pomocą serducha. No i trochę wyboru, bo to jest akurat tutaj tak jasno wyłożone, że fajnie będzie o tym opowiedzieć. No i co my tutaj sobie weźmiemy? Na początek się zakradniemy po... o tamto cudo. O tamto. No tutaj wzrok wygląda o... Boże, co ja zrobiłem? Cześć! Co jest? Nie, dobra, nie... O Boże, dobra, czekajcie. Stop! Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem, mamy... jak widzicie, w lewym dolnym rogu mamy, możemy szybko cztery z tych rzeczy mieć przyporządkowane pod krzyżak. Je sobie swobodnie ustawiamy. Ja mam kuszę, serducho, wzrok oraz tą teleportację taką niepozorną. Oraz w prawym dolnym rogu mamy mikstury na manę i mikstury na zdrowie, które możemy sobie tak szybko zażyć. Ja teraz sobie wziąłem wzrok. Zobaczymy, gdzie jest mój... no to jakiś cwaniak był. No gdzieś tam się skrada, zaraz się nim zajmiemy. Tutaj jest... trzech gości, spróbujemy się jakoś bez przesadnego alarmowania ich tutaj dostać się do tamtego cudeńka. Z ciekawych rzeczy, pod Y mamy takie oto wychylanie, oczywiście to przydaje przez całą grę, ponieważ co? Ponieważ jak się tak wychylamy, to oni nas nie widzą. Boże, prawie mnie zobaczył. O, ten mnie zobaczył, cześć! Boże, jakie jaja. Dobra. To plan jest inny. Pokażemy kawałek walki. A żeby pokazać kawałek walki, to weźmiemy pistolet. Pistolet jest super. Dobijanie fajne. Nie, nie dobijem go. I blokowujemy różnego rodzaju jeszcze... ktoś jeszcze idzie? Chyba nie. Różnego rodzaju jeszcze umiejętności. Mam tutaj tylko dwie, ale w tym momencie, który widzieliście na początku... Boże, zlecę zaraz. Które widzieliście na początku, mam odblokowane jeszcze takie fajne pchnięcie mocy oraz kontrolę szczurów. Ja bym miał tutaj tą kontrolę szczurów, to bym mógł tędy przeleść, a że nie mam, to poradzimy sobie podstawowym blinkiem. Blink to jest taka teleportacja, to się chyba mignięcie nazywa w polskiej wersji. No i wypadałoby tutaj jakoś... dobra. Tędy jakoś fajnie przejść. Tutaj, na górę. Blink jest podstawową umiejętnością, jaką używamy przy skradaniu się, tak to wygląda. Dobra, i co tutaj mamy? Kościany amulet. Czym jest kościany amulet? To jest coś, co zbieramy razem z runami i to są z kolei perki. Dzięki temu mamy, wrogowie mają niewielką szansę na spodłowanie z broni palnej, czyli wiadomo, wykryją nas, wymierzą w nas, pierdykną, to mają szansę, że nie trafią. Tu w ogóle widzę, że z dołu jakoś można się wspinać po łańcuchu też się można przemieszczać. Mi się to kojarzyło trochę z poprzednią grą tych twórców, Arcane, czyli Dark Messiah of Might and Magic. Może wesmi się, korwo. Mówię do bohatera, korwo, on ma korwo na imię, no. Bo to... ach, już widzę ucieszonych. Co się stało? Już widzę ucieszone niektóre miny. Chyba zlamiłem praktycznie. Ojej. Wezmij mi się tam. Są problemy generalnie z blinkiem, z wchodzeniem pod górę. O, widzieliście, wyskoczyła ikonka. Są to generalnie mniejsze odległości. Dobra, wskoczymy tak. Trzeba oczywiście wycelować. Kiedy pojawią się takie strzałki, to oczywiście oznacza, że nasza postać po teleportacji się kawałek wespnie. Tutaj już możemy wstać. Ograbimy zwłoki, monety. Amunicja, tego typu sprawy. No i dobra, może tam się opłaci trochę poskradać. Włączamy sobie tutaj wzrok. O, możemy mieć go w ogóle włączonego i używać innych czarów. Fajnie. Tutaj się poskradamy.
I dobra, sprawa teraz wygląda tak. Takie pojemniki służą za źródła energii. Zbieramy oczywiście śmieci. Tutaj notatki. Różnego rodzaju takie podpowiedzi. Mi to naprawdę... O, mamy pułapkę, kolejny przedmiot fajny. Mi to naprawdę uratowało... Cóż, otworzyło bardzo fajne... Bardzo fajne wykonanie misji. No i dobra, i teraz mamy kilka możliwości. Możemy włączyć tutaj zasilanie, możemy przejść naokoło. O, teraz mam to ładnie wytłumaczone. Jedną głupią przeszkodę możemy wykonać na cztery sposoby. Możemy wyłączyć, możemy po dachach przejść, możemy obejść naokoło ulicami po prawej i opętać szczura. To wszystko oczywiście zależy od tego, jakie umiejętności mamy wykupione. Przez to nie da się przejść. Nawet nie będę próbował. Ja standardowo lubię sobie o to wyłączyć. Co to? Przerób. No i dobra, chyba generalnie z grubsza to jest tyle. Tam wam chciałem kawałek skradania się pokazać, ale mi nie wyszło. Różnego, kurde, opłaca się tutaj naprawdę przeczesywać. Śmietnik, w śmietniku nic nie ma, ale mogło być. Tutaj, tam mamy drzwi do bardzo miłej pani, która nam załatwi ze dwa questy dodatkowe, które możemy sobie robić. To chyba nawet ona? Nie będę sprawdzał, przyjdziemy się jeszcze kawałek. I cóż, kurde, widzicie, klimat jest bardzo fajny. Technicznie to wygląda naprawdę kiepsko. I tak patrzę, jakby tu jeszcze akcję na koniec przeprowadzić. Walniemy gości z bełtu zapalającego. Chociaż spróbujmy się do nich podkraść. Spróbujemy, pokażę wam może drugą animację. To jest zabójstwo. O! I mam kuszę. To jest bardzo fajne celowanie. Podpaliło gościa. Oj, problemy, problemy. Pali się, jara się. I 3, 2, 1, nie żyje. Bardzo ładnie. Tak, i generalnie to ma mieć wpływ, jakiś wpływ na... Na co? Na to, jak się prezentują... O, nie mam już w ogóle amunicji. Jedziemy zwykłe. Jak się prezentuje miasto przez resztę gry. Im więcej zabijamy wrogów, tym więcej będzie szczurów. I tak dalej, i tak dalej. One w grupach są naprawdę groźne, ciężkie do ubicia. I tu mamy, to też jest quest poboczny. Tutaj gość miał problemy z tymi właśnie... nic po niami, możemy z nim pogadać, będzie nam wdzięczny. I tu chyba nawet jest runa, runy wam pokażę. Pominiemy tutaj jego gadkę. To oczywiście warto jest samemu prześledzić po kolei. Wespniemy się i tu z tego, co się orientuje, będzie runa. Kurde, kościany amulet. Dobra, teraz szybko, runy zbieramy tak samo jak te kościane amulety. Tutaj co mamy? Podczas noszenia ciał, proszę się co szybciej. Mówię, takie perki. Tutaj mamy umiejętności, tutaj zdolności bardziej pasywne. 4 i 6. 6 czarów dosłownie. 3 runy, 2 runy różnie kosztują. Mamy jeszcze opętanie, że możemy wejść w ciało, nie wiem, ryby, szczura, potem nawet ludzi. Na jakiś czas oczywiście, to się do przemieszczania. Zakrzywienie czasu zatrzymuje całkowicie czasami czas. Boże, bardzo potężna umiejętność. Przywołanie szczurów, żeby zeżarły naszych wrogów. Brutalne, jak nie wiem. Oraz podmuch. To oczywiście jest wytłumaczenie na zwykłego takiego Star Warsowego Force. Pusza. No i cóż, chciałem jeszcze powiedzieć, że gra tutaj szwendając się po tych okolicach mnie nie zachwyciła. Trochę tutaj z fabułą wydaje mi się, że jest nie najlepiej z niektórymi projektami po kolei też. Ale przeszedłem pierwszą misję i się naprawdę zachwyciłem. Tyle różnych podmisji mi zleciły osoby, kiedy się udawałem na nią, które wiedziały, że co mam zrobić, że myślałem, że się pogubię. Ale to strasznie fajnie się wszystko ogarniało. I się zrobiło na naprawdę fajny, satysfakcjonujący sposób. Ja jestem na razie strasznie zadowolony, będę grał dalej i nie mieszkam podzielić się wrażeniami z tego, co będzie później. No i cóż, pokazać wam oczywiście bardziej zaawansowane moce i tak dalej, i tak dalej. Więc dzięki wielkie za uwagę i na razie.